Hej, 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 witam się z wami bardzo serdecznie, Tersion Rankers, a to jest oczywiście następny Assassin, Assassin's Creed Syndicate, który się dzieje w epoce wiktoriańskiej. No, powiedzmy, nie zwalniamy tempa, no i zaczynamy po Unity, dodatku zaczynamy oczywiście kolejną część Syndicate właśnie w tym momencie. I pomału się zbliżamy właśnie do Origins Odyssey, plus tam jeszcze te pomniejsze, małe dodatki, takie spin-offy, no... I co? Okej, okay, dobra. Tu mamy historię Ezio. Okej, okay, tak. Przed nagraniem to mi wywaliło grę kompletnie, więc postaram się zacząć teraz od nowa w jakiś sposób, jeżeli mogę. Skrót w menu. Tu już jest trochę Ezio Family, dobra. Nie wiem, kurde, mam wziąć kontynuuj. A czy to... jak mnie to weźmie, zapisze? O kurka, to jak mamy ten w Ezio normalnie. Okej, okay, Nie mam jak to w ogóle w takim razie wziąć to wszystko od nowa, więc zobaczymy się tutaj. Mam nagranie sprzed chwili, tam były kilka cutscenek, więc no będę musiał pamiętać, żeby to wmontować. The past is your playground, Abstergo. Hello, Initiate. Recently, Abstergo Historical Research began several new projects in London. We both know that when Abstergo makes big moves, the Templars are up to something. We think they're hot on the trail of a new piece of Eden. I've got people in London looking for it. Hey, Bishop! Jacob and Evie Fry are twins. How awesome is that? Speak of the devil. Fire up your cameras, Beck. I've got picture. ETA on the payload. Sending it now. A lot to sift through. I'm gonna get the initiates on it ASAP. You look weird with a weapon. Let's plant a little bug and see what we can see. Got something. Isabelle Ardant has a meeting here in a few hours. Doesn't say with who. Doesn't say with whom, Rebecca. I suppose it's down to Muggins here to find out. Hold on. The mission was to find data to locate a piece of Eden in London. We did. And now, I am eager to try this new kit. I don't like it when those two go off book like this. Well, all we can do is take a deep breath and move forward. You'll be searching for the piece of Eden through the lives of Jacob and Evie Fry, twin assassins who operated in Victorian London. Your first set of genetic memories are downloaded. Good luck. Brother George, it is as I feared. London has fallen. Thrice I have written to you begging your aid. Thrice you've responded with silence. And yet I write again. So desperate my need, so few my options. I need you. London needs you. You would say it is too great of a task, or that it is not yet time to strike. Patience, you would counsel. But whilst you wait, the Templars consolidate their power. They have chosen a Grand Master so ruthless, so thorough, one might think Reginald Birch himself had returned. His name is Crawford Starrick, and he intends to rule the world. There is no aspect of society he does not control, no industry that escapes his grim touch. By day, it is corrupt merchants and venal politicians who hold court. Come night, a vicious street gang known as the Blighters strikes terror in the hearts of all.
There is no business untainted by his poison. No person unexploited, be it by duplicity or force. Our enemy has designs on the highest office of them all. And so, as you look inward, and dare I say it, afraid, Crawford Starrick's ambition is fixed on the beyond, to kingdoms and continents as yet unconquered, though not for long, for he knows. As I have warned you time and time again, whosoever controls London controls the world. The iron ship's from here. The Templar running things is Rupert Ferris and our target one. Target two is Sir David Brewster, who's got his hands on a bauble that could ruin us in this wretched war. Think you both can handle it? What a question. All right. My mistake. Ladies and gentlemen, the unstoppable Fry twins. See them nightly at Covent Garden. George, honestly, I've studied the plans of the laboratory and have every route covered. And I've got all I need right here. I'll extend your regards to Ferris. Chat later, George. We've a train to catch. Jacob! Evie! May the Creed guide you, you vagrants! Poor man. More afraid than ever. Years have not been kind. Evie Fry, where do you get it from? The same place as you, Jacob. Have fun. Don't die. Send me some laudanum for my head. Coming right up. Także widzimy się już normalnie po tamtych cutscence. Mam nadzieję, że tym razem Miga się nie wysypie. Raczej komputer mi się nie wysypie. Locked. What do you think you're doing? Stop! Oh, there's trouble! No one goes in or out, unless there's a problem. I halt the machines. That door opens and I have my route to Ferris. Mm-hmm. Już wiem, no wiem jak ten mieć swobodny bieg i takie tam. YouTuberów, nie? Słaby sprzęt i takie gry nagrywać. Okej, okay, nie wysypało się, bo w tym akurat momencie mi się zwiesiło. Tu jeszcze jest, tak? Ciekawe, skąd wiedział. Cyk, dobrze. Inspektor sanitarny. This man is dead. You're the dead man. Aha, dobra. Ale dobrze idzie. Ui, kombosy idą.
O kurkę, co mu się stało? Ej, kontrolowanie jest, okej, okay, ale fajnie. Ej, podoba mi się zaczyna. Lepiej zrobione niż Unity. Okej. Okay. Przełamanie obrony. Okej, okay, trochę inaczej sterowanie wychodzi, ale... ogólnie... ale ogólnie to chodzi nawet dobrze. Ferris, I'm coming. Mr. Ferris has mandated that those who work in the factory are... time to head for higher ground. Mhm. Wyczuwam o wiele lepszą optymalizację. Lepiej się wspina, gra się ogółem. Naprawdę. Czyli to Unity tak dobrze trochę słabo chodziło, to ze względu na optymalizację, no niestety. Dobra, w dół, tak? Wow. Okej. Okay. Okej, okay, aha, no to spoko. Aha, dobra. A gdzie masz wzrok orła? O rany, wzrok orła jest też tak schowany. Dosyć śmiesznie. Dobra, chodźcie tu. Dobra, przeszukaj może ich. Tylko 3 funty. Aha. Okej, okay, niewykrywalność, okej, okay, skradania się. Okej. Okay. Więc jeszcze mamy tu jakieś takie... on gdzieś tam na górze jest. Tam jeszcze jest jeden kurk, a ja tu zaraz wszystkich powymawduję. On tu idzie? Nie. Dobrze. Mogę go... czekajcie, to ten wzrok orła mogę nieskończoność używać? Jak dla mnie? Może być, no. Czemu się nie chcesz... aha. Nie wiem, gdzie biegnę, ale... ale okej, okay. O, tutaj mogę wejść, dobra. Nie, jak asasyn, tak po takich sztych.
kurde, po łańcuchu po takim się wspina, no to szacun nie naprawdę. No bo nie wiem, czy on będzie jakoś szedł, Dojdę. Ładnie. Pięknie wręcz. Mr. Ferris, sir. The lad in the factory should be taken to be bandaged by the apothecary. Fine, but dock his wages. Yes, sir. Najgorzej. Shall we arrive at a final price, Mr. Ferris? Okay. Jest tam, tak? To jakoś tu by się wypadałoby jakoś... Jakoś tak, żeby nikt się nie zorientował. Okej. Okay. Się zorientowali. A tu nie ma jakiegoś przejścia może? Nie, no jest. Okej. Zrobię w ten sposób. Tu. Tak trochę naokoło. Ale to musi być gorąco. Punkt wejścia. Czyli takie podpowiedzi, tak? Gdzie jak mam wejść? Continue to generate a steady profit for many a year to come and provide the raw material to build several new trains. What is this? Kurka, miałeś użyć tego noża. Cyk, ale go cisnę. Mnie też ciśnie. Prawie umrę zaraz. To nieźle pobity. It is done. No tego mi brakowało trochę w Unity, ale... What did you accomplish, boy? A bolt loosened in Starek's machine. A large bolt. But not enough. Your Grandmaster will fall. You assassins can circle London to your heart's content. The mechanism we have built has been going strong for 100 years and will run 1,000 more. It is the very city itself. We will take London from your hands. From Croydon? You lurk in the shadows like a coward. I doubt it. Chustka. No, w stylu jak ten Ezio, nie? Poprzedni asasyni tam mieli przez piórko.
jako dowód, że właśnie zostali zgładzeni. Mogę go przeszukać. A, podnieść, nie. No to sobie w takim razie wyjdziemy, jakby nigdy nic. Co, ja mam uciekać z tym pociągu? Miałeś uciekać. Cyk. I cyk. O nie, halo. Proszę ich nie wyrzucać z pociągu. Ale ładnie to wszystko idzie. O wiele lepsza optymalizacja, o wiele lepiej to wszystko chodzi, naprawdę. Aż mil cud malina. Seem to have made an unscheduled stop. Już takie akcje. Sam początku. Okej, okay. Sekwencja pierwsza ukończona, sabotaż, ładnie, kontynuuj, jej, to była pierwsza sekwencja, wow, nie dość, że pierwsza sekwencja, to jeszcze pierwsza misja, wow, teraz będziemy bliźniaczku, tak, Evo, Ivy. Yard. Guard quarters. Brewster's laboratory. This is where the Peace of Eden will be located. No loose ends. Now, decouple the locomotive and create a diversion. Well, where is it? Huh? Where's Brewster's supplies? Meter. No okej, okay, dobra, zaczynamy. Aha, ona potrafi gwizdać, tak? Time to deploy the diversion. Czyli... Kurka, co jest?
I'm on my way, Sir David. Mogę odzyskać te noże? Jeden przecież. Okej, czy też mogę odzyskać? Nóż? Nie. Chyba pierwszy, to chyba każdy kolejny bym mógł odzyskać. A tam był jakiś skarb, tak? Jakiś skarb? Światem? Halo? Ej. Nie, halo! Iw, nie! Iw! Iw, wyjdź. I tu. Dobrze. Trochę kamera szaleje, ale chyba nóż do rzucenia. No to spoko, zawsze się przydadzą. Hello, boys. No jeszcze tak był ten. Laskuj sobie pomalę, tak to ciekawe. Mogę, a do tego? Czyli noże tak się jak tracę, no to. No to też słabo. Ma też zakończenie, widzi to wszystko? Ale przez ścianę nie widzi, słabo. Dobra, to trochę inaczej trochę to działa niż... Inaczej to działa niż Unity poprzednie naprawdę. A, no zamiast od razu użyć ostrza, to... to jakby się ten... się bawi. Dobra, widzę, że też ma Eve pelerynkę, jak Ezio. Podłącz. Chyba... Okej, czyli wystarczyło mu powalić pięścią i poszło to, nie? Całkiem spoko. Follow me down the tracks. You stay here and keep a lookout. All right. I'll shout if I get any bother. First for a bird's eye view. Can't be too careful. Okay. Wejdź na punkt widokowy, tak? Cyk, ładnie. Ktoś tu jeszcze jest? Tamten. Ładnie poszło. Bardzo spokojnie, tylko ja ten punkt widokowy potrzebuję. Czyli co? Synchronizacja? I need two more weeks with the device. Your questionable practices are beginning to draw unwanted attention. You've been given more than enough time to achieve results, Sir David. I was unaware that you expected me to perform like a cocker spaniel. Permit me to remind you of your obligation to the Order. Miss Thorne, you ride me like a racehorse. Sir David,
I will return tomorrow. If you have not unlocked the device's secrets, forget your dogs and horses. I will leave you to the wolves. Good day. I was merely promised a tour of the premises, my lords. Who sent you? It's one of Green spies. Get that man to interrogation. Then I want him brought to the lab. What a pity. But no deviations from the mission. Być jak asasyn. Asasyni są skuteczni, gdy mogą zbadać niebezpieczną przerwę i tak dalej. Użyj zakłama, by odnaleźć tak okazję, tak, miejsce i takie tam. Okej. Skogwiary. Cyk. Jezus, kurz tam, czy jakoś tak. Kto? Dobra, w takim razie ukryjemy się z kapturkiem. Ej, to spoko, że nie musimy ten mieć, jakby nam się nie wyczerpuje ten wzrok orła. Jest całkiem przydatne. Trzeba było od razu skakać. Dobra, tam ktoś jest, tak? Kurka, właśnie tu szkoda, że ja tu... Znaczy... Nie wiem, czy szkoda, czy nie, widzę tu przez ściany. Ale... No jest to niewątpliwie przydatna umiejętność. Widzenia przez ściany, tak jak było w poprzednich asasynach. Dobra. Że jak było w Unity akurat. Było się bez bomb dymnych. Ah, thank you kindly. I was never such a squeaky fix when, what do you know? You rescue me. Where's the hidden laboratory? Untie me and then we can parley, my lady. I'm pressed for time. Tell me now. It's underground. Requires a key. One of the guards nicked mine, cheeky sod. Thank you. Now? Untie me? You got yourself in. I trust you can get yourself out again. Not to worry, my lady. Can still recall a couple of tricks from me carnival days. Charming. No, skubany zniknął. Dobra, w takim razie... Jest gdzieś tam. Teraz mu trzeba się jakoś stąd wydostać. Już chyba wiemy jak. Dobra. Czyli to trzeba się tam dostać. No to...
nie powinno być chyba aż tak wielkiego problemu. Wystarczy po daszkach. A tam był jeden, tak? Okej, ukradnij. Tutaj tego słabo. Upewnić, czy tu jeszcze gdzieś nikogo nie ma. Widzę, że nie. A jednak był. Źle spojrzałem. Że on tam stoi sobie. Jak jest kreść? Czyli normalnie B. Got it. Tak na wszelki wypadek. Jakby tam cofać. W sklepie, tam był sklep? Tam był, była skrzynia. Za mną? Chyba nie. Dobrze, że to wykrycie tu nie powoduje ten usunięcia misji. Okej, chciałbym tego wypróbować. Kolejny padł. No. Oby ten mnie nie zauważył. O, tu jest punkt. O. Wiem, że trochę przeginam może z czasem, ale chciałbym to chociaż dokończyć. Okej. What's David up to in there? Don't know and don't care to ask. Because at night the grates glow with an unearthly light.
Tajne wejście do laboratorium, tak? Podejrzewam, że miała być gdzieś pod ziemią, nie? Wyjdę w takim razie poza. Poza obraz tego. Wejdziesz tu z powrotem, Misiu? Gdzie to wejście jest? To jest rzecz do schowania się. No. Nie było tak. Jeżeli to ma być gdzieś pod ziemią, to raczej gdzieś tutaj by miało być, nie? Czy może ten punkt wejścia? Chodzi o to. O! The entrance to Bruce's lab. Okej. Back on track. Jej, zdobyłem te dwa umiejętności. O, okej, dobra. To możemy sobie coś przydzielić w takim razie, tak? Tu już chyba mam. Możemy sobie w takim razie chyba to dać kup. No dobra, potwierdź. O, podwójne zabójstwo. Dobra, to się przyda. Okej. Okay. I to są umiejętności IFT, tak? Otwieranie zamków, dodatkowe zdrowie. Niepowstrzymane. Co to jest? Zabójca. Okej. Okay. O, to wzrok chyba się przyda. Okej, okay, to ja to kupię. Widzenie przez ściany się przyda. Ewidentnie się przydało. Dobra. Aha, gdzieś tam jest ten skrzynia. Okej. Okay.
kurde, myślałem, że już tak z miejsca będą. Dwa. Mi zaznacza z miejsca. Czyli pewnie muszę iść do przodu cały czas i wtedy tam będzie mój cel. Kolejna skrzynia, widzę. Coś widzę. Elektryczność, to nieźle. Fragment Edenu. Increase the electricity. But it'll become unstable, sir. You heard what Miss Thorne said. We need results now. Już fragment Edenu znaleziony i... To już będzie koniec w takim razie? Dobra. Widzę, że... Tu jest kilku. Jeden, to rozumiem, że ten jeden to jest grubasek taki mocny. Jakiś spa, dobra, okej, to ja mogę tędy dostać. Tak, na wszelki wypadek. Okay. A jug of sour milk, but what a wit! Na dół tu bym chyba nie chciał zejść. Ale chyba będę musiał. Wybezałem sobie. It is time to lay down your head, Sir David Brewster. But I have so much more to discover. Do not be afraid. I'm not. God will protect me. I will continue your experiment. You will not stop, Starik. Miss Thorne has already found another piece of Eden, more powerful than the last. I will take that one too. We fight to gain what we cannot take with us. It's in our nature. Takich się wydaje nawet taki dobry ziomeczek. Nie chcę, ale musiałem. I have to get out of here now. Nie chcesz wziąć tego fragmentu? Przydałby się. Come on, Indy. Chyba, że tu dowiem się, że został zniszczony. No nie, do ściepu wpadł. Gorzej.
keep going. O, to już sama wszystko. Mówił, że trzeba wcisnąć coś. Find a way. Dobra, tędy. No na pewno. Nie kopnął. Okej. Nie udało nam się, powiedzmy, zrobić 100%, ale jakiś... Ale coś się udało. Was there explosion? What explosion? TV. Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not all mean... went according to plan. There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. But the Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah. The gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father, you could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry. You might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. No i oficjalnie możemy potwierdzić Assassin's Creed Syndicate. Ach, kurka. Cieszę się, że tu dotarłem jakoś. I know. You've only had a taste of our latest acquisition from Abstergo. Kurde. But I want to check in on Sean and Rebecca. I still think attacking a Templar is a mistake. To tata, Isabel. Come on. Isabel, what a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it!
them down. Wow. All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Time is of the essence, and lives are now clearly on the line. Altai ibn Lahad. Mam to spoko. Kurde, to nie zauważyłem. Jakiś tam był przed naszą ojoną jakiś asasyn. I've never seen so many people all at once. Churning seas of London. It's just the way father described. Now, to find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Did you not listen the first three times? Listen to what? Oi, watch it. Beg pardon, sir. Oi! Come back here, you filthy dipper! Okej, dobra. W takim razie może tu zakończmy akurat. Widzę, że już jest wystarczająco dość długi, także może zakończmy to na dzisiaj. Także dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Pa, pa.